Drodzy bracia i siostry, przychodzi nam po raz kolejny przeżywać Adwent. Radosny czas oczekiwania na spotkanie z Bogiem w szopie betlejemskiej, kiedy Słowo staje się ciałem i zamieszka wśród nas. W tych rozważaniach adwentowych chcę razem z wami odczytać oblicze miłości. Miłości pięknej, nietuzinkowej, miłości wymagającej i trudnej. Jak często to słowo kocham Cię pojawia się w Twojej rodzinie? Odpowiedz sobie na to pytanie dziś, drogi małżonku, mężu i żono. Oby każdego dnia, oby jak najczęściej. Jeśli nie pojawia się, bo zapomniałeś, to przypomnij je sobie na nowo. Odkryj je i nie wstydź się go.